Polska ambasada w Czechach oraz rząd polski w Polsce apelują do Czechów, aby nie ułatwiali Polakom dokonywania aborcji. Wprowadzanie prawa, które miałoby stanowić próbę obejścia polskiego ustawodawstwa i zachęcać do naruszenia praw polskich obywateli na terenie Czech, w zrozumiały sposób może budzić uzasadnione zaniepokojenie polskiej placówki dyplomatycznej, potwierdza polski wiceminister spraw zagranicznych Welsenk. A co, jeżeli Czesi nas nie posłuchają? Czy my będziemy musieli ich najechać, zorganizować jakąś krucjatę? A może polskim kobietom w wieku rozrodczym będziemy robić testy ciążowe na granicach? Albo w ogóle, no tak chyba byłoby najlepiej, zabierzemy Polkom paszporty. Jest cały wachlarz możliwości i o tym właśnie w analizie. Być może to nie dla wszystkich jest oczywiste, ale nie wszystkie kraje sąsiadujące z Polską zaakceptowały wyrok Julii Przyłębskiej i jeszcze nie wszędzie zakazano aborcji. Kwitnie więc turystyka aborcyjna, dotąd kojarzyła się raczej ze Słowacją. Co więcej, bliskością do granicy ze Słowacją właśnie próbowano tłumaczyć fenomen Podkarpacia, gdzie przez kilka lat z rzędu nie dokonano ani jednej wtedy jeszcze legalnej aborcji. A teraz także Czesi spodziewają się wzmożonego zainteresowania ze strony Polek. Być może Jarosław Kaczyński już wydał polecenie Obajtkowi, żeby ten kupił Czechy i sprawa zaraz sama się rozwiąże. Ale być może okaże się, że Czesi jednak się z Obajtkiem nie dogadają. I będziemy musieli ich najechać. My już nawet mamy pewne doświadczenia, może z tym najazdem polskiego wojska na czeską kapliczkę, to nie był przypadek, tylko takie ćwiczenia. I my teraz gładko i sprawnie najedziemy te Czechy, by zagwarantować obywatelkom Polski prawo do zakazu dokonywania aborcji także na terenie Czech. Przy okazji to byśmy pozajmowali te wszystkie kapliczki i kościoły w Czechach, bo oni nie chcą się w nich modlić, to po co im one? To my byśmy je zajęli i my byśmy się w nich modlili. Byłyby więc dwie korzyści z jednej inwazji. To być może nawet mogłoby się udać, no bo czeska armia, nie oszukujmy się, to jest chyba jedyna w okolicy, którą polska armia byłaby w stanie zdominować. Na przykład czeska marynarka wojenna to chyba nawet trochę bardziej jest w rozsypce niż polska. A to jest ta czeska, a tak wygląda Polska, albo odwrotnie, to właściwie nie ma różnicy. Tu jest jeden problem, gdybyśmy skutecznie najechali tych Czechów i zakazali tam aborcji, no to potem musielibyśmy najechać też na Słowaków, na Niemców i tak dalej. I dopóki my byśmy nie opanowali całego globu, no to zawsze gdzieś tam byłby jakiś kraj, w którym jakaś Polka mogłaby legalnie dokonać aborcji. Ciężki temat, trudna sprawa, a Słowacja, a Holandia, a Wielka Brytania od kobiet w wieku rozrodczym Straż Graniczna powinna wymagać negatywnego testu na COVID i ciążę. Do roboty, Ordo Iuris, napisał Sikorski. I on może tak sobie żartować, no bo on nie jest kobietą w wieku rozrodczym, więc jego to bezpośrednio nie będzie dotyczyć. No ale może tak być. Mogą tak zrobić. Natomiast to rozwiązanie niesie pewne ryzyko, ponieważ taka Polka może przecież zajść w ciążę poza granicą kraju i tam dokonać ewentualnie aborcji i wtedy dopiero wrócić. Polski strażnik tego nie wyłapie. Jest więc lepsza opcja zamknąć granicę i odebrać Polkom paszporty. Oczywiście może się tak zdarzyć, że zajdzie w ciążę jakiś Polak, mężczyzna, ale to są raczej marginalne przypadki. Można założyć, że kiedy zamkniemy granicę i odbierzemy Polkom paszporty, to załatwi sprawę. Wszystkim, bez wyjątku, no chyba że akurat tak się złoży, że taka Polka będzie z PiS-u, no to wtedy wyjątkowo, ale to tylko na takiej uroczystej ceremonii, aby podkreślić rangę wydarzenia oraz powagę sytuacji.
ale to tylko jak będzie spisu.